Cześć, witajcie w FIFI Mobile. Ostatnio u mnie zbyt wiele odcinków nie, nie ma. Powiem Wam szczerze, nie chcę mi się nagrywać w ogóle tej FIFy, bo w ogóle mi się w tą FIFę ostatnio nie chce grać. Jest to spowodowane tym, że mamy jeden długi event u cel który jest bardzo długi, jeszcze półtora miesiąca trwa. Bardzo monotonny. Nie ma w ogóle żadnej ścieżki, gdzie byłaby na przykład karta. 112 do odebrania, która by mój skład wzmocniła. Druga sprawa jest taka, że po prostu tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że mamy piękną pogodę. Słoneczko świeci, nie chce się siedzieć na telefonie. Dzisiaj powiem Wam szczerze, jest jeden taki od tygodnia pierwszy dzień taki deszczowy, ponury, i tylko dlatego ten odcinek nagrywam. Wypadałoby raz na tydzień. Jakiś odcinek wrzucić, żeby po prostu powiedzieć o nowościach, które tutaj są. Więcej się po mnie nie spodziewajcie, bo tak jak powiedziałem, na FIFA wchodzę tylko na 5 minut na dzień, także eventów nawet nie gram. Natomiast o eventach trzeba trochę tutaj wspomnieć, bo wyszły dwa mini eventy, że tak powiem, ale tak naprawdę żaden z nich nie jest eventem, ponieważ. W ogóle, nawet najpierw Wam powiem, że, że nie chcę się grać. 3 trzy dni zostały do końca star pasa, a e, tego pa, pasa chyba nie skończę I, i tak go nie kupię. O, czy, czy jest sens kupować pasa dla karty, która kosztuje 25 milionów. 27, przepraszam, one person, opowiecie, wydawać te 60 zł. Ja tego pasa nie będę kupował, taka męska decyzja. Natomiast. Oczywiście w starpassie nie, nie jest tylko wampersy, bo tu jak możecie zobaczyć jest 2000 skill boostów, jak komuś z was skill brakują to wieście śmiało, też oczywiście jest 1000 fifa Poinców, które jakbyście chcieli kupić te 1000 fifa pońców, to byście musieli 60 zł wydać, a tutaj za 60 zł macie zwrot fifa pońców, macie Van Persiego, macie punkty, macie skill boosty, macie wszystko, także taka decyzja. Dla was. Ja, ja podjąłem, że nie będę. Czekam na kolejnego. No ale tak. Wracając do tych mini eventów, to tak naprawdę nie są w to w ogóle e, eventy, bo pierwszy z nich jest to Heroes Journey. E, w którym to mamy sprawę w ten sposób zrobioną, że po prostu co dzień robimy te trzy skill game y i trzy mecze. E, później, oczywiście, te punkciki zbieramy i możemy odebrać któregoś z tych załodników, ale powiem wam szczerze, że tak pierwsza sprawa jest taka, że ci dwaj załodnicy 110 overall, oni mnie w ogóle nie rajcują ponieważ taki All Wine nawet bym go nie dał do składu, a druga sprawa, że te karty Heroesów Prime, one są w ogóle niesprzedawalne także o tym pamiętajcie, także jak ktoś na przykład ciśnie te mecze, żeby odebrać kogoś, sprzedać no to jesteście w błędzie, bo tych kart i tak nie sprzedacie i siak ewentualnie możecie ich dać do składu, także ja bym mógł którąś 111 dać do składu i najbliżej by mi było do jajaturę który nie powiem, przydałby mi się żebym go dał na CMA, natomiast na karty 111 tych punktów, bo, bo tutaj na 110 jest 220, także to jest łatwo do zrobienia. Ale tutaj już 440, czyli trzeba cały miesiąc orać, żeby taką kartę z 111 odebrać. A zobaczymy w tym maju, może będą tocy. i takie karty z 111 właściwie w maju już wtedy nie będą miały żadnej wartości. Także odpowiedźcie, czy jest sens w ogóle to grać? Tu jest może taka odpowiedź, czy jest sens, bo. To oczywiście te 5 kart to nie są jedyne karty, które pojawią się w Heroes'ach Prime. Tylko pojawią się w maju za 24 dni kolejne. Może Świętej Pamięci Włodek Smolarek będzie. Zobaczymy, mam taką nadzieję. Jakieś karty 112. Czemu by nie. Natomiast drugi mini event, no właśnie. Heroes'y to nie jest event, bo event to jest coś takiego jak ucel, że jest zegar że się zaczyna i się kończy. Heroesy się zaczęły, ale to jest zakładka, bo nie ma tego zegara, także to nie jest event, tylko to jest zakładka. I to jest Fantasy i tutaj to jest event bez eventu, bo mamy tylko pasa. Pasko kosztuje 1000 FIFA pointsów. Ja ich nawet nie mam, także nie zastanawiam się, czy to kupować czy nie. Natomiast Fantasy to jest po prostu event event. Dużo powiedziano. To jest po prostu zakładka, mini zakładka w, w sklepie, czyli w Store, którą mamy tutaj. Po prostu sobie tutaj to co dzień odbieramy. Też czegoś takiego nie lubię, bo wiadomo, jak ktoś ma szczęście w paczkach, to trafi Gabriela i już jest zarobiony na dwa miesiące do przodu. A jak ktoś nie ma szczęścia to z tych paczki może otwierać cały rok i nic nie trafić. Także ja takich eventów paczkowych nie lubię. Wolę jakieś takie, gdzie trzeba jakieś łamigłówki rozwiązywać, zastanowić się. Ja jestem takim graczem no inteligentnym, tak że otwieranie paczek no, mnie nie rajcuje. Oczywiście w Heroesach też mamy darmową paczkę, także o tym pamiętajcie. Treningi jak ktoś komuś brakuje, a mam nadzieję, że takich osób już nie ma. Warto tutaj to odebrać. Natomiast druga sprawa, jeżeli chodzi o nowości, jest taka, że że po prostu karty UCL, oczywiście nie wszystkie, tylko Route to the Final, czyli po 5 z każdej drużyny, dostały upgrade. A więc te wszystkie Edersony, Rudigiery, Grisze dostały plus 1. No, i ja tutaj mam akurat Rudigera. Odebrałem jak większość z Was. Pewnie wszyscy. Mam taką nadzieję, że Kainów, choć tam widziałem na Messengerze, jeden gościu Kaina odebrał, ale Beka była z niego jak stąd do Opola i tak. Rudigera, i wiecie co, ja ja tutaj teraz mam taką zagłostkę, bo nie wiem co z Rudigerem robić. Mogłem go dać. No, no, tutaj mi spadło na 135, bo na Karwaliu mam ranka, a na Rudigerze nie mam i dlatego mi spadło. Natomiast ja z y, czarnoskórym reprezentantem Niemiec mam taką zagłostkę, bo nie wiem, co z nim robić do końca. Mógłbym go dać do składu, natomiast y, może powiem najpierw tak. Y, jeżeli nie wiecie, co robić z jakąś kartą, to najlepiej ją sprzedać, ale. Z Ludigerem jest ten problem, że ta karta jest niesprzedawalna. A więc możecie ją albo przepalić, albo dać do składu. A yy, czy chcę ją dawać do składu? Jak ma 110, gdyby Real awansował do półfinału Ligi Mistrzów, gdyby pokonał City, to jestem przekonany, że Real tą edycję Ligi Mistrzów wygra, bo w finale będzie któryś z klubów z Mediolanu albo Milan, albo Inter. Także Wtedy by się opłacało dać Rudigera do składu Jak będzie miał 112, jak ma 110 to Za bardzo mi się nie opłaca go dać do składu Tym bardziej, że tutaj w exchange Mamy bardzo fajną przepołkę Tu jest są oczywiście te heroesy, fantazy, Ale tutaj chodzi mi o karty 111 prime i tutaj Mógłbym sobie właśnie, no teraz go nie dam Bo mam go w składzie, ale Mógłbym dać tutaj Rudigera jako kartę 110, drugą kupić na przykład sobie na markecie Edersona za 60 milionów, co nie? I bym przepolił to i miałbym ikonę Prime 111 gwarantowaną. I, i taką 111 kartę bym jakieś Schweinsteigera czy Van Bassena do składu i, i to by było fajne. Natomiast, oczywiście Rudigera teraz nie przepalę, bo realna Darkrai w Lidze Mistrzów. I tak jak powiedziałem, jak Real awansuje, no to wtedy jest duża szansa, że Real wygra tą Ligę Mistrzów i Rudiger dostanie 112 i wtedy przepalenie karty Rudigera, która jest jedyna, jedyna, już jej nie kupicie na markecie, bo się nie da, ona jest niesprzedawalna, że Rudigera już na, na zawsze jak ktoś teraz przepali Rudigera, to go straci już na zawsze. Nie da się go odkupić. A może się okazać, że na 112 overallu on będzie po prostu kozakiem w obronie. Będzie wszystkich w kosiu. Także ja wolę go zostawić. Poczekać te dwa tygodnie, jak się rozstrzygnie ten półfinał Ligi Mistrzów. Kto awansuje i wtedy podejmę właśnie decyzję, co zrobić z Rudigerem. Jak Real odpadnie z City... No to Rudigera przy pole. Jak natomiast Real awansuje dalej, to ja tutaj Rudigera, Rudigerowi daję round i daję go do składu i, i 112 pewnie będzie miał. Choć po, dla mnie oczywiście powrotem ligi mistrzów jest Manchester City i, i chyba wreszcie wygrają, ale no zobaczymy jak to się potoczy. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, do następnych odcinków które prędko na pewno nie będą. Tak jak mówiłem, nie chcę się w tą FIFA Mobile grać, ale raz na tydzień jakiś odcineczek będę chciał rzucić. Trzymajcie się. Cześć.